Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka. I oto jesteśmy. Wielu z nas pamięta kreski, które malowali nasi rodzice na ścianach, meblach, framugach i drzwi, żeby zaznaczyć wzrost swoich dzieci. Wielu z nas odlicza, obojętnie czy to stracone centymetry w biodrach, stracone kilogramy, powiększającą się klatkę piersiową czy biceps. Wreszcie godziny i dni. Robimy to, bo chcemy mieć kontrolę nad tym, w którym miejscu jesteśmy. Błogosławimy go lub przeklinamy. Traktujemy jak cenny towar. Często szukamy i oszczędzamy. Nie lubimy tracić. Precyzyjnie odmierzamy i celebrujemy. Wreszcie, najważniejsze, planujemy czas. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na balu studniówkowym Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie. Cieszymy się Państwa obecnością. W imieniu wszystkich maturzystów Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie, dziękując za codzienne wsparcie, a także przybycie na dzisiejszą uroczystość, pragniemy nisko się ukłonić. Naszej dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Wreszcie wiernym kibicom naszego życia, kochanym rodzicom. Witamy wreszcie samych maturzystów. To nasza noc. Maturzyści w całej Polsce zaczynają odliczanie do jednego z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. Do matury zostało 100 dni. Jeśli nie przebadamy zamalowaniem kresek, czy nerwowym skreślaniem kolejnych dni w kalendarzu, naprzeciw stoją przeróżne aplikacje, które przypominają nam, ile dni, minut, a nawet sekund zostało do matury z języka polskiego. W 1971 roku dwóch amerykańskich naukowców zabrało zegar atomowy na przejażdżkę dookoła świata samolotami pasażerskimi, najszybszym środkiem transportu dostępnym przeciętnemu człowiekowi. W trwającej ponad 2 doby podróży Mr. Clock zwolnił o 59 miliardowych części sekundy. To niby niedużo, ale tam, gdzie w grę wchodzą precyzyjne pomiary, bez uwzględnienia tego opóźnienia, eksperymenty warte miliony euro spaliłyby na panewce. Czas zwalnia, gdy się poruszamy. Im szybciej, tym efekt spowolnienia większy. My tutaj dzisiaj chcemy jednak zatrzymać czas. Niczego nie odmierzać, niczego nie planować. Zapomnieć. Ruch, zabawa, taniec muszą być zatem takie, jak nigdy dotąd. Cały nasz dzisiejszy eksperyment, nasze wielkie wydarzenie rozpocznie wielki planista. Pan dyrektor Paweł Korzeń. Niestety parafanna spowodowała, że jestem tutaj, jestem, ale serce myślami stan na tej sali. Razem z wami. Powiem wam, że wzruszyłem się, mam przygotowaną wodę, ale bardzo się wzruszyłem, bo jest to chwila dla nas szczególna. Kolejny rok, w którym mnie nie ma na studniówce, a bardzo chcę, no ale studniówkę należy otworzyć i ładnie powiedzieć szkołę, więc taką też dla nas przygotowaną. Moi drodzy, kochani maturzyści, są w życiu takie niepowtarzalne chwile, które są niejedne. Poczynając od dnia urodzenia, poprzez pierwszy dzień w szkole, pierwszy dzień w technikum, aż do dzisiejszego dnia studniówki, właściwie nocy studniówki. To noc, w której każdy technik oczekuje może nie w początku nauki w szkole, ale w czwartej klasie na pewno. Dzisiaj znowu wróciliście do pięknej tradycji. Trwająca pandemia nie pozwoliła na rok temu przeprowadzenie tego balu, ale również tegorocznego ważne podrzucie do końca. Choć nie mam nic z wami ze względu na kwarantannę, to pamiętajcie, że jestem. Tak naprawdę to jest wasz czas. Dajcie go sobie odebrać. Podczas zabawy, tańca, śpiewu, pierwszego ważnego balu w życiu. Ten rok 2022 zapamiętacie jako piątkowy. To umowę, a i ważne. Rozpoczęliście swoją drogę dawno temu, a teraz przyszedł moment, w którym decydujecie, jak ta droga potoczy się dalej. A tak naprawdę będzie to bardzo szybko. Studniówka przeminie, za chwilę matura, studia pierwszy decyzja. To wszystko już w tym roku. Ale obiecuję wam, że
jako człowiek, też jako nauczyciel, jako dyrektor, że zapamiętacie ten rok do końca życia. Jak znam życie, będzie czarnym opowiadać swoim dzieciom. Pewnie to pierwszy i ostatni bal w takim tygodniu. Różnie potoczą się wasze losy. Mówię tutaj do was jak do przyszłych inżynierów, specjalistów, menadżerów i dyrektorów. Wszystko przed wami. Wierzę, że spełnicie swoje marzenia. Bo to, czego tak naprawdę pragniemy, się staje, to się spełnia. Taka prawda obowiązuje w życiu, to trzeba być mocno domyślić. Pamiętajcie, gdy waszym celom zawsze wyświecała odwaga, ogromne. Pamiętajcie o waszych bliskich i przyjaciołach, z którymi być może teraz dzielicie tutaj ten sam powązany. Przejście przez życie w dobrym towarzystwie to jest ważniejsze niż przejście przez życie z bagażami. Pandemia przeminie, a wtedy znów bliskość, uśmiech, ludzie wokół was najważniejsze. Dzisiaj widzę ten uśmiech na waszych twarzach. Chciałbym, żeby na pewno dzisiaj noc nie zniknął, bo pogoda ducha jest tym, co jest naprawdę ważne i cenne. To nas zbliża do upragnionych celów. I wierzcie mi, pandemia raczej tego nie zmieni. Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie, stosujcie się do zaleceń, a zabawa pewno będzie wspaniała. Jako, że jestem polonista, więc musiałem ułożyć jakiś wiersz dla was, więc cóż. Są takie noce, inne, łaskawsze, kiedy się wolno wykupić, wolno powtarzać zawsze, wolno zasłowami się ubić. Tylko nie wolno tej nocy pod dużo kraść, okłamać, poszukać, bo jak się już stąd na próżno, bez tej nocy i szukać. Studiówkę zespołu szkół technicznych w roku 2022 uważam za otwartą. Mijają już 4 szkolne lata od momentu, gdy większość z młodych ludzi przekroczyła próg zespołu szkół politechnicznych w Głogowie. 4 jakże długie i jakże krótkie lata. Okres wytężonej pracy nauczycieli, wzlotów i upadków naszych dzieci, chwile szczęścia i radości, czasem smutku czy żalu. Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele, powierzając na ten parę lat dzieci państwa opiece, niewątpliwie większość z nas rodziców robiła to z niepewnością i obawą, czy dokonuje dobrego wyboru. Czy poradzą sobie państwo z ich niespornymi charakterami, buntowniczą naturą w momentach niezdecydowania. Czy być już dorosłym, czy jeszcze cieszyć się bycia dzieckiem. Dzisiaj wiemy, że nasze rodziców obawy okazały się niepotrzebne. Pragnę serdecznie podziękować dyrekcji i nauczycielom szkoły za te lata trudu, które upłynęły nam na kształtowaniu tych młodych ludzi, za poświęcony im czas i wysiłek. Dziękuję wychowawcom za opiekę, cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do naszych dzieci. Dziękuję wszystkim pracownikom naszej szkoły. Tak, coś się zaczyna i coś się kończy. Wszystko ma gdzieś swój początek, zbiega się w jakimś punkcie. Nauka w technikum naszych dzieci już niedługo się zakończy. Za około 100 dni przystąpią do egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości. Dzisiejszego natomiast dzisiejszej nocy czeka je jednak ten wyjątkowy studniówkowy bal. Studniówka to wpisana w kalendarz każdego maturzysty. To impreza oczekiwana z niecierpliwością, lękiem, wzruszeniem, niepokojem. Pozostaje w pamięci młodego człowieka na długie lata jako jedno z wielu przyjemnych i pięknych przeżyć szkoły średniej. Niestety mamy wyjątkowy trudny czas pandemii. Część uczniów i nauczycieli nie mogła wziąć udziału w dzisiejszym balu, choć bardzo tego chcieli. Jest nam z tego ogromnie powodu przykro. Chciałabym życzyć naszym dzieciom, aby okazały dzisiaj postawę godną doniosłości tego balu studniówkowego. Jednocześnie życzę wszystkim tu obecnym wesołej i dobrej zabawy. Oby miłe wspomnienia dzisiejszego wieczoru mogli państwo zachować przynajmniej do następnej studniówki tej szkoły, a nasze dzieci by tę studniówkę i całą naukę mile wspominały przez resztę swojego życia. Dziękuję. Stało się im zadość. Nasz bal pragniemy rozpocząć dostojnym tańcem, staropolskim tańcem, polonezem. Thank you.
Dziękuję.